Moje dziecko. Spokojnie. Mój syn. Nie zabierajcie go. Gdzie jesteś? Był tutaj koło mnie. Mój synek. Odkąd mnie z nim zdradzasz? Może nigdy nie przestałaś sypiać z papalotę? Twój tata ma na imię Ricardo. Ty też będziesz nosił to imię. Miałam tu synka, Ricardita. Tak, pamiętam. Odebrali mi go. Zgubił mi się. To twoje dziecko. To był chłopiec. Miał taką delikatną skórę, jak aniołek. A jego oczy... Jakie były jego oczy? Takie malutkie. I błyszczały od łez. Mój syn istnieje. Pamiętam. Straciłam go. Ukradli mi go. Julio, najdroższy, przygotowałam ci chilaquiles i sok z pomarańczy. Czemu nie odpowiadasz? Przyniosłam ci papaję. Gdzie jesteś? Zapomnij o mnie. Nigdy więcej się nie zobaczymy. Wybacz, ale jesteś brzydka i stara. Nie waż się powiedzieć policji, ani nikomu innemu, że ukradłem syna Mariny. Jeśli ja pójdę na dno, ty pójdziesz ze mną. Żegnaj i dzięki za 100 tysięcy peso. Obpił mnie. Zabrał mi oszczędności. I odszedł na zawsze. Właśnie się do pana wybierałem. Wie pan, gdzie jest moja żona? Tak, pani Alarcón się odnalazła. Gdzie jest? Wskazywała objawy pomieszania zmysłów. Umieszczono ją w domu dla psychicznie chorych. Znalazłam na śmietnisku kołyskę. Jest stara i trochę zniszczona, ale przyda się dla dziecka. Dziękuję. Na śmietniku czasami leżą przydatne rzeczy.
Dziecko musi w czymś spać. Zostawię ci na chwilę chłopca, a sama poszukam jego matki. Myślisz, że ją znajdziesz? Modliłam się do Boga, żeby mi pomógł. Ja zapaliłam świecę, prosząc, by matka nigdy się nie odnalazła i żeby chłopczyk na zawsze pozostał z nami. Oszalałaś. Jak mogłaś prosić o coś takiego? A czemu nie? Jego prawdziwa matka go nie chciała. Porzuciła go na śmietniku. Znalazłyśmy go, żeby się nim zaopiekować. Może masz rację. Tak czy owak przejdę się po śmietnikach. Może ta kobieta żałuje i teraz go szuka. Lepiej niech się znajdzie, bo inaczej straci syna na zawsze. Trzymaj. Zostawiam ci go. Moją siostrę zatrzymali w szpitalu psychiatrycznym. Nie wiem, co takiego musiało się zdarzyć, że straciła rozum. To znaczy, że Marina zwariowała? Nie wiem. Ricardo pojechał spotkać się z lekarzem. Jak tylko coś będzie wiedział, powie nam, co się stało z Mariną i dzieckiem, o ile się urodziło. Co się mogło stać, że straciła rozum? Oby jej się polepszyło i szybko wróciła do domu. Myślisz, że Doña Alberta zgodzi się na jej powrót? Moja siostra ma prawo tu wrócić. To dom wuja Guillerma. Jedyną obcą osobą jest tu moja mama. Znam cię, ale nie pamiętam skąd. Lazarze zabiła się córka. Zwariowała. Jesteś szalona? Wszystkie nosimy białe kaftany, bo jesteśmy szalone. To nie kaftan. To sukienka. Kaftan. Kiedy tu przyszłaś? Nie wiesz? Nie wiem. Ja też nie wiem, kiedy tu przyszłam. Nie, nikt nie odwiedza. Do Lazary nikt nie przychodzi. Nie widziałaś Adriany? Adriana się ukrywa. To wariatkowo. Mówiłam ci, że jesteś szalona. Masz rodzinę? Nie wiem. Ja też zapominam o pewnych rzeczach. Lubisz słońce? Nie. Adriana. Wariatkowo. Jestem Ricardo Alarcón Morales. Proszę usiąść. Czym mogę służyć? Jestem mężem jednej z pacjentek, Mariny Hernández de Alarcón. Marina. Dobrze, że pan przyszedł. Pańska żona nie pamiętała swojego nazwiska.
Jest tak z nią źle? Chyba przeżyła okropne chwile. A mój syn? Urodził się? Panią Marinę przywieźli do nas policjanci, którzy znaleźli ją na ulicy. Przykro mi, ale w chwili przyjęcia na oddział nie była w ciąży. Marina, odcinek 17. Być może dziecko zmarło i to wywołało kryzys. Na razie nie mamy pewności. Pańską żonę znaleziono na ulicy w stanie głębokiej depresji. Nie pamiętała, co się stało. Kto wie, w jakich warunkach i gdzie pańska żona urodziła. Był moim pierworodnym. Opuściłem ją. Uwierzyłem w kłamstwo. Czuję się winny. Rozumiem pana. Przeżyliście trudne chwile, które odbiły się na pańskiej żonie. Ale ich nie znam. Zostawiłem ją, bo myślałem, że mnie zdradzą. Czy moja żona wróci do zdrowia? Na pewno. To tylko chwilowy szok. Strasznie gorąco. Umieram z pragnienia. Jakie cudeńko. Naprawiłaś kołyskę. No jak, ładnie? A jak tam mój chłopaczek? Nie płakał? Nie, wcale nie płacze. A co u ciebie? Znalazłaś jego mamę? Nie. Czekałam ponad 2 godziny. Nie zjawiła się. Zapomnij o niej. Ta kobieta nie wróci po niego, bo go nie kocha. Lepiej my go wychowajmy. Jestem biedna. Co dam temu dzieciątku? Miłość i opiekę. Obdarzysz go uczuciem, którego pozbawiła go jego własna matka. Poza tym sąsiedzi będą przynosić rzeczy. Jest taki delikatny. To na pewno dziecko bogacze. Jak go nazwiemy? Żebym to ja wiedziała. Skoro nie wiemy, jak ma na imię jego tata,
Trzeba go jakoś nazwać. Może czuj? Chyba mu się podoba. Przyniosę drewno. Czuj? Ucałuj ciocię czele. Ale ty jesteś dobra. Do zobaczenia. Jakiś ty ładny. Przyniosłam ci kawę. Matilde była zmęczona. Elias odprowadził ją do pokoju. Widziałeś Marinę? Nie. Rozmawiałem tylko z dyrektorem. Al único que vi fue al director general, al doctor Rivero. ¿Y el que dice? ¿Ella está mal? ¿Źle z nią? Marina... Przeżyła... Marina sufrió załamanie nerwowe. Eso es lo que dice el doctor Rivero. Twierdzi, że to chwilowy stan. Dice que es temporal. Rodzaj szoku. Que es una especie de shock. Y el presumen... Zakłada, że to wynik dotychczasowych przeżyć. Vivió cosas que le han afectado muchísimo. A co z ciążą? Marina już urodziła naszego synka. Kiedy ją znaleźli, była sama. Nic nie wiadomo o dziecku. Nie wiadomo, czy żyje. Si el niño está vivo. To niemożliwe. Jak dziecko mogło tak po prostu zniknąć? Coś mu się stało. Marina bardzo je kochała. Mimo tego, że ją porzuciłeś, pragnęła urodzić małego Ricarda. Nie wiedziałem, że Marina tak bardzo cierpi. Dlaczego nie pozwoliłeś się jej wytłumaczyć? Tak cię zdenerwowały te zdjęcia, że porzuciłeś ją bez słowa. Wiem. To moja wina. Twoje dziecko zmarło. Być może to jest przyczyna twojego bólu i szaleństwa. Proszę tak nie mówić. Mój syn żyje. No to gdzie jest? Nie wiem. Marina... Nie myśl teraz o tym. Nie ma pan pewności, że mój syn nie żyje. Pewności nie mam, ale istnieje taka możliwość. Nie pamiętasz swojego nazwiska, imienia męża i wielu faktów ze swojego życia. Więc skąd pewność, że dziecko żyje? Proszę mi wierzyć. Trzymałam je w ramionach. Ukradł mi go mężczyzna w masce. Przyprowadziłam Gertrudis. Chciał pan ze mną rozmawiać. Mój brat właśnie wrócił z podróży, a wujek jest w Acapulco. Ani Ricardo, ani on nie mogą podejmować decyzji. Dlatego ja muszę zaprowadzić tu porządek. Nie rozumiem. Powiem prosto z mostu. Jesteś zwolniona. No, señor Elias. Proszę tego nie robić. Powiedziałam panu Eliasowi, jak bardzo nienawidzisz Mariny i jaką krzywdę jej wyrządziłaś. Jak tylko wróci tu moja siostra, nikt nie może jej niepokoić. Jeszcze dziś opuścisz dom. Proszę tego nie robić. Nie mam żadnych oszczędności. Podjąłem już decyzję. Spakuj się i odejdź. Twoje miejsce zajmie ktoś inny.
Musisz okazywać szacunek panu Ricardowi. Nie wiem, co się wydarzyło w twoim poprzednim domu, ale tutaj trzeba się odpowiednio zachowywać. Będę najlepszą służącą na świecie. Zrób dobre wrażenie. Poleciłam cię paniczowi Eliasowi. Jak tylko wróci pani Marina, będzie się nią zajmowała. Tak, ciociu. A jak wróci pan Ricardo, zaraz cię przedstawię. Jest przystojny? Szacunek. Przepraszam. Usiądę na chwilkę. Straciłam pracę, oszczędności, miłość Julita. On mnie nie kochał. Wykorzystał mnie, żeby mnie okraść. Pójdę do banku, zrealizuję czek, który dostałam od alarkomów. Tylko tyle mi zostało, żeby przeżyć, dopóki nie znajdę nowej pracy. Pomóżcie mi! Zabrał mi torbę z czekiem. Kołyska wygląda przepięknie. Zatrzymasz chłopca? Skradł mi serce, ale nie mogę go zatrzymać. Nie jest mój. Codziennie będę chodzić na wysypisko. Może zjawi się jego matka. Oby pożałowała i po niego wróciła. Jeśli nie, wtedy Chuy zostanie u mnie. Już mu dałaś imię? Nie wymyślałyśmy żadnego imienia, ale dopóki jakiegoś nie wybiorę, będę na niego mówić Chuy. Tak wołamy na Jezusa. W takim razie pasuje do niego, bo to sam Pan Jezus zesłał mi go z nieba. Jeśli z nim zostanę, będę harowała, żeby dać mu co najlepsze. Coś mi mówi, że ten chłopiec będzie kimś bardzo ważnym. Może doktorem, adwokatem albo naukowcem. Pokażę mu drogę dobra uczciwości. Nikt nie powie na niego złego słowa. Będzie najlepszym z synów na świecie. Prawda, Chuy? Nie szukaj tej kobiety. Ona się nie zjawi. Lepiej, żeby Chuy wychowywał się tutaj z nami. Prawda? Bardzo dziękuję. Marina zaraz przyjdzie. Zostawię was samych. Dziękuję. Jak ona się czuje? Znacznie lepiej. Jest bardziej przytomna, chociaż upiera się, że jej syna ukradł mężczyzna w masce. Nie wiem, czy to tylko jej wyobraźnia. Marina upierała się, że jakiś zamaskowany mężczyzna chce ją skrzywdzić, ale nikt go nie widział. Proszę zaczekać. Przyprowadzę ją. Marina. Ricardo, jak dobrze, że wróciłeś. Tak. Wróciłem po ciebie. Wybacz mi. Nie, to ty mi przebacz.
To ja ci nie uwierzyłem. Ale zacznijmy od początku. Zapomnijmy o wszystkim. Twoja matka nas rozdzieliła. Nie wiem jak... Nie mów o mojej mamie. Przebacz mi, że tyle wycierpiałaś. Nasz synek Ricardo. Później o nim porozmawiamy. Teraz najważniejsze, żebyś szybko wróciła do zdrowia i do domu. Będziemy szczęśliwi. Nikt nigdy nas nie rozdzieli. Ależ on przystojny. Szkoda, że jest mężem tej wariatki. Jak dobrze pójdzie, ona na zawsze pozostanie w psychiatryku, a wtedy ja cię pocieszę. Jak się dziś czujesz? Umysłowo w porządku, ale w dalszym ciągu odczuwam niepokój. Jesteś u nas od miesiąca. Terapia bardzo dobrze na ciebie wpłynęła. Już wszystko pamiętasz? Tak. Pamiętam, że kiedy dostałam skurcz, byłam na ulicy. Jakaś kobieta wezwała karetkę. Potem pamiętam narodziny dziecka. Byłam otępiała. Słyszałam, jak płacze, ale nie mogłam go nakarmić. Potem pamiętam, jak wyszłam ze szpitala, trzymałam dziecko w ramionach i byłam z inną kobietą. Nie pamiętam, jak wyglądała. Ona miała córeczkę. Później się rozstałyśmy. To wtedy poszłam do parku i tam ukradli mi synka. Naprawdę skradł go człowiek w masce? Już mówiłam. Nie mogłam nic zrobić. Próbowałam odebrać dziecko jakiejś biednej kobiecie, myśląc, że to moje. Wtedy wezwali policję. Odnajdziemy twojego synka. Naprawdę? Oczywiście. Z pomocą policji i Boga wkrótce go odzyskasz. Przyniosłam panu sok pomarańczowy z lodem. Umierałem z pragnienia. Marina na pewno cię polubi. Świetnie się spisujesz. Dziękuję. Kiedy pani wychodzi z wariatkowa? To znaczy z kliniki psychiatrycznej. Wkrótce. Już doszła do siebie. To dobrze. Kiedy wróci, znów będziemy szczęśliwi i będziemy mieli dzieci. Nie boi się pan mieć dzieci? Mogą się urodzić szalone. Dzisiaj mija miesiąc, odkąd w naszym domu pojawił się Chuy. Jaki on ładny. Wygląda jak król. Dobrze, że go zatrzymałaś. Zobaczysz, że cię uszczęśliwi.
Jego matka nigdy się nie pojawiła. Przez miesiąc chodziłam dzień w dzień po śmietnikach. Chuy jest mój. Na zawsze. Tak ładnie wygląda, jak śpi. Gorące. Zaraz ochłodzę. Dlaczego uważasz, że dzieci mogą odziedziczyć po Marinie szaleństwo? Mam kuzynkę wariatkę. Jej syn też się taki urodził. Bardzo biedak cierpi. Przepraszam, wrócę do swoich obowiązków. Co tam? Soku? Elias. Zapytam cię o coś. Myślisz, że jeśli Marina i ja będziemy mieli dzieci, to odziedziczą po niej zaburzenia umysłowe? Kto ci tak powiedział? Sara. Jak może mówić coś takiego? Nie ma pojęcia, o czym mówi. Boję się sprowadzić chore dziecko na ten świat. Może jesteśmy skazani na brak potomstwa. Co słychać u tej prostaczki? Odkąd wróciliśmy z Madrytu, nie wychodzę z pokoju. Prawie nie rozmawiam z synami. Wszyscy są na mnie obrażeni. Pani Marina się odnalazła. Jest w klinice psychiatrycznej. Oszalała? La lanchera se volvió loca? Nie, już wraca do zdrowia. Niedługo ją wypiszą. Biedna, przeżyła dramat. Urodziła? Tak. Ale dziecko zmarło. Nie, pani Marina jest w takim szoku, że nie chce pogodzić się z prawdą i twierdzi, że dziecko ukradł jej ktoś w masce. Ten ktoś istnieje tylko w chorym umyśle Mariny. A co do dziecka, jestem pewna, że nie było Ricardo. Lepiej, żebyśmy nie mieli dzieci. Jak to? Przecież jesteście młodzi. Mówię o dzieciach biologicznych. Ale możemy jakieś adoptować. Cudny jest ten Mario Chimarro. Zacałowałabym go na śmierć. Oszalałaś? Całujesz zdjęcie w gazecie? Skoro nie mogę mieć faceta, zadowolę się jego zdjęciem. Zamiast tracić czas na oglądanie pisemek, lepiej weź się do pracy. Za to ci płacą. Kiedy sprowadzą tu tę wariatkę? Więcej respektu. Nie nazywaj więcej pani Mariny wariatką. Zachowujesz się jak generał. Szkoda, że taki przystojny facet zakochał się w pomylonej babce. I tylko o niej myśli. Nie mieszaj się w nie swoje sprawy. Inaczej sama każe pani Chavi Eliasowi cię wyrzucić. ¿Cómo corrió a Gertrudis? Ay. Pues le gustó, ¿no? Ta baba to wariatka. Me da tanto gusto verte. Cieszę się, że doszłaś do siebie.
Słyszałam, że cię wypisują. Stęskniłam się za wujkiem Guillermem i chcę być blisko Ricardo. Jego matka wyrządziła nam tyle krzywdy swoimi kłamstwami. Przestań o niej myśleć. Teraz musisz się skupić na mężu i swoim szczęściu. Tak bardzo go kocham. Ricardo, ciebie też. Dobrze, że wróciliście do siebie. Uśmiechnij się. Jak to adoptują? Nie zgadzam się. Nie będą nawet znać rodziców dziecka. Nie możesz im niczego zabronić. To dom wujka Guillerma. Na szczęście wujek jeszcze nic o tym nie wie. O tym, co się przydarzyło Marina. Jak tylko wróci, o wszystkim go poinformuję. Lepiej mu się nie sprzeciwię, bo inaczej wyrzuci cię z domu. No tak. O takim się stałam. Utrzymanką. Przyznaj, że wyrządziłaś już dość krzywd. Jeśli Ricardo i Marina zechcą adoptować dziecko, będą mieli do tego święte prawo. Odzyskają w ten sposób stracone szczęście. Jeśli nie pochwalasz adopcji, zachowaj komentarze dla siebie. Zobacz, co mu kupiłam. Wózek. Jesteś kochana. Prawda, że niesamowity? A jak za niego zapłacisz? Nie przejmuj się, wzięłam na ratę. To już mój drugi prezent. Musimy przygotować chrzciny. Oczywiście ja zostanę jego matką chrzestną. Trzeba tylko znaleźć odpowiedniego ojca chrzestnego, żeby dawał chłopcu wszystko, czego mu będzie trzeba. Latas to dobry człowiek. Może się zgodzi. Jest najlepszy. Właściciel sklepu spożywczego może mu dawać mleko za darmo. Zobaczysz, to będzie wydarzenie roku. Co to za mina? Pomyślałam o prawdziwej mamie Chuya. Chłopiec jest z nami od miesiąca. Pokochałyśmy go. A jeśli nagle zjawi się jego matka? To się nie stanie. Chuy należy do ciebie. Nikt ci go nie odbierze. Boję się. Doktor, chcę pana o coś zapytać. Słucham. Czy problemy psychologiczne Mariny są dziedziczne? Nie. Marina już doszła do siebie. Niedługo będzie całkowicie zdrowa. Czy może nastąpić nawrót choroby? To nie jest prawdopodobne, ale najlepiej, żeby po wypisaniu pan się nią zajął. Planują państwo więcej dzieci? Tak. Proszę zaczekać, aż Marina całkowicie wróci do zdrowia. Proszę jej nie mówić o tej rozmowie. Mogę ją zobaczyć? Naturalnie. Niech poczuje pańską miłość i opiekę. To konieczne. Proszę się nie martwić. Bardzo ją kocham. Nigdy już jej nie opuszczę.
Marina. Marino, masz gościa. Ula. Bardzo cię kocham. Nadal jesteś tą samą kobietą, w której się zakochałem. Nic nie zostało z dzikuski, która przyszła do twojego domu. Nic. Jesteś tak samo piękna. Zawsze byłaś słodka. Czeka nas piękna przyszłość. Sprawię, że będziesz najszczęśliwszą kobietą na Ziemi. Yo te voy a hacer la mujer más feliz de este planeta. Feliz. Sí. Yo nunca voy a ser feliz. Nie będę szczęśliwa, dopóki nie odzyskam syna. Nie mów tak. Będziemy mieli tyle dzieci, ile zechcesz. Ja chcę tamtego. Chciałam mu dać na imię Ricardo. Wybacz mi. Nie chciałam się rozkleić. Nie przepraszam. Jeśli chcesz płakać, płacz. Jeśli chcesz krzyczeć, krzycz. Albo śmiej się, ile chcesz. Po to jesteśmy razem. Jak dobrze, że jesteś. Chciałam z tobą porozmawiać. Słucham. Cieszę się, że spodziewasz się dziecka. Ono wniesie radość do tego domu. To prawdziwy Alarcón. Jedyny. Proszę pamiętać, że jest jeszcze inny Alarcón, syn Mariny i Ricarda. To dziecko nie istnieje. Marina twierdzi, że go jej ukradli. Będziesz wierzyć szalonej schizofreniczce? To dziecko urodziło się martwe. Tylko ona tego nie pamięta. Jedynym spadkobiercą Alarcónów będzie twój syn. Nikt inny. Słyszałam, że Ricardo chce adoptować, żeby wypełnić Marianie pustkę po stracie dziecka. Musisz mi pomóc. Przekonaj Ricarda, żeby nie adoptował żadnego dziecka z ulicy. Nie chcę tu żadnego przybłędu. Przykro mi, ale z tego, co mówił Elias, Ricardo już podjął decyzję i jej nie zmieni. Jesteśmy. Teraz zajmiemy się adopcją. Marina się ucieszy. Będzie taka jak dawniej. Ktoś do matki. Siostra jest matką przełożoną? Tak. Proszę usiąść. W czym mogę pomóc? Chciałbym opowiedzieć pewną historię. Po jej wysłuchaniu zrozumie matka, czemu tu jestem. Otóż moja żona... Wersja polska TVN. Tekst Agnieszka Jadłowska. Czytał Janusz Kozioł.